Siemanko, z tej strony Michał, jest wraz ze mną Lewon i będziemy dla Was typować kolejny mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Tym razem na tapet bierzemy hitowe starcie pomiędzy Hiszpanią a Włochami. Jakie typujemy? Zobaczcie koniecznie. Siemka, tak jak Michał wspomniał, jest to hitowe starcie z racji tego, że po prostu obie ekipy prezentują tutaj olbrzymi potencjał. Ostatnio pograłem na rzuty rożne Hiszpanii, a dokładnie na to, że będą mieli o 3 rzuty rożne więcej niż reprezentacja Chorwacji. No i La Furia Roja pokryła to ze spokojem, ponieważ mieli tych rogów aż o 5 więcej. Tym razem idę w podobną stronę, ale gram trochę niższą linię i tutaj pogram, że po prostu reprezentacja Hiszpanii będzie miała o 2 rzuty rożne więcej niż reprezentacja Włoch, czyli dokładnie to jest handicap minus 1,5 w stronę Hiszpanii. Słuchajcie, nie ma co tutaj kombinować, te boki reprezentacji Hiszpanii, czyli Lamine Yamal oraz Nico Williams, robią ogromny szum, bardzo dobry dribbling, szybkość, prędkość, te depnięcie po prostu jest i z racji tego Hiszpanie mają po prostu tych rogów bardzo dużo. Co ciekawe, ze statystycznego punktu widzenia, na ostatnich 5 meczów reprezentacji Hiszpanii z reprezentacją Włoch ta linia aż 5 razy była pokrywana, czyli mamy tutaj 5-5. I wydaje mi się, że z racji tego ten typ jest bardzo atrakcyjny. Też na ostatnich 5 meczów La Furia Roja pokrywała tą linię na spokojnie, i tutaj zazwyczaj oni mają po prostu o 3, 4, 5 rogów więcej. Ja swój zakład będę grał na Elfabet, a jego kurs wynosi 2,35. Myślę, moim zdaniem jest to całkiem atrakcyjny kursik. Jeśli ktoś chce sobie tutaj pograć większe linie, to jak najbardziej. Ja gram jednak bezpiecznie z tymi dwoma, z przewagą dwóch rogów. Kurs 2,35 jest moim zdaniem bardzo atrakcyjny. Można go puścić nawet w singlu. A co ty, Michał, pograłeś? Ja raczej nie komplikowałem, podobnie jak ty tutaj specjalnie. Poszedłem, myślę, dość, przynajmniej dla mnie, oczywistą stronę, bo mój typ na to spotkanie to obie drużyny strzelą w bramkę i w meczu padnie powyżej 2,5 gola. Kurs łączny to 2,45 u bukmachera Fortuna. A dlaczego? Już tłumaczę. Przede wszystkim wydaje mi się, że te zespoły cechuje obecnie ogromna młodzieńcza fantazja. Zarówno Hiszpania, jak i Włochy mocno odmłodziły swoje reprezentacje i szczególnie w przypadku Włoch ten tak zwany pragmatyzm piłkarski odszedł do lamusa. Włosi nie grają już defensywnie, Włosi chcą grać do przodu i myślę, że te bramki w ich spotkaniach po prostu się pojawią. Niedawno te drużyny mierzyły się ze sobą dwukrotnie i dwukrotnie padał wynik 2-1, więc mój proponowany przeze mnie zakład został pokryty. Poza tym, jeżeli chodzi o mój zakład over 2,5 gola i obie strzelą, to Hiszpania pokrywała go w 7 z 13 spotkań, natomiast Włosi 6 z 13, więc jak widzimy, gdzieś około połowa ich spotkań tak właśnie wygląda. Poza tym drużyny zmierzą się w ramach fazy grupowej Mistrzostw Europy. Przede wszystkim zdobyły już 3 punkty i nie mają czego bronić. Liczę więc w związku z tym na otwarte, interesujące spotkanie zakończone bramkami z obu stron. Także myślę, że ten zakład jest naprawdę prawdopodobny jak na to spotkanie. Bardzo spoko z racji tego również, że nasze zakłady się nie wykluczają. Jakby ktoś chciał, to mógłby sobie to wszystko połączyć i pograć. Co jeszcze można powiedzieć? No, ze statystycznego punktu widzenia, moim zdaniem, zrobiliśmy dobrą robotę. Statystyki wskazują na to, że nasze typy powinny się pokryć, ale wiecie, to jest sport i to jest futbol, tutaj nie takie rzeczy się działy. Teraz czas, żeby piłkarze wykonali swoją robotę i te typy doskonale pokryli. Do tego, drodzy widzowie, sprawdźcie linki w opisie naszego filmu. Pierwszy link przekieruje Was na stronę legalnibukmacherzy.pl, gdzie znajdziecie najlepsze oferty bukmacherskie, typy, poradniki, po prostu cała wiedza bukmacherska w jednym miejscu, naprawdę warto. A kolejny link przekieruje Was do naszego Eurotypera i na spokojnie, jeśli nie typowaliście całą pierwszą rundę, to możecie to nadrobić, ponieważ punktacja zmienia się w fazie pucharowej, także naprawdę na spokojnie dołączcie, warto, a nagroda to voucher o wartości 10 tysięcy złotych, także nic, tylko grać. Pamiętajcie również o lajkach, komentarzach oraz subskrypcji, ponieważ to wspiera nasz kanał. No co, Michał? Lewon, jak się rozgada, to zostaje mi się tylko pożegnać, drodzy widzowie. Także dzięki za oglądanie tego odcinka. Widzimy się przy okazji kolejnych. No i co? Na razie. Na razie.